się pani matki spytać, spytać, czy pozwoli przed piureczkę spytać, spytać. A, pytać. To już widzę, że rzęcie zakończone. Dobierzem plon i niesiemy do gospodarza. Zmereźniki, aby was kaczki pokopali. Jaka ja teraz mokra, ja teraz pokażę. Że... Ale plony będą duży. Ale plony będą duży. Mamy więc już czwartą edycję Żniw na Europejskim Chlebopokoju, a więc co roku w Suchowoli rozpoczynamy Zarzynki na Europejskim Chlebopokoju, inicjatywy, która ma na celu upamiętnienie tych wydarzeń zrywu wolnościowego, który miał miejsce po 1989 roku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ważne wydarzenie, które zmieniło oblicze tej części Europy, wyzwoliło nas z jarzma komunizmu i niemieckie stowarzyszenie Friedensbrot. Co roku właśnie organizuje tą inicjatywę. Oni byli jako pierwsi, gdzie wysiano zboże do europejskich chlebopokojów w pasie śmierci dawnego muru bańskiego. Co roku 11 krajów organizuje tą inicjatywę i to zboże trafia później do kraju, który podsumowuje tę inicjatywę i wypieka chleb, który pochodzi z 11 krajów, a ten chleb później trafia do nas, który będziemy mogli 20 sierpnia na dożynkach podzielić się z mieszkańcami, nie tylko, również z gośćmi. Poprzez tę inicjatywę chcemy również pokazać, jak wyglądało kiedyś rolnictwo, więc przede wszystkim tą tradycję wsi, stąd obecność zespołu ludowego, który nam pokaże tradycyjne zarzynki, stąd obecność sprzętu starego, zabytkowego, rolniczego, który jest w idealnym stanie dzisiaj, też nam pokaże to swoje drugie życie. No a Suchowola została nieprzypadkowo wybrana przez Ministerstwo Rolnictwa jako to miejsce na inicjatywę Europejskiego Pokoju, ponieważ stąd pochodzi ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tu jest środek Europy, a więc mamy to, co w tej inicjatywie jest właśnie najważniejsze. To europejskość, tą integrację różnych krajów, no i przede wszystkim kapelan Solidarności, które poświęciły swoje życie za te idee związane z godnością człowieka i wolnością każdego z nas. A ja lubię spokój, szeroki chłop. A ja lubię spokój, Bo ma ciszę, której można słyszeć, jak strzela bąk. Południową ciszę, której można słyszeć, jak strzela bąk. Tradycja żniw rozpoczynała się zawsze w sobotę. Nazywały się to zarzynki, rozpoczęcie żniw, żeby to był sobota. Święto Maryjne, Dzień Maryjny, nie mnie święto, a Dzień Maryjny, żeby Maryja czuwała nad nami i po prostu lżej szła praca. Potem jak wychodziło się na pole, to gromadnie, bo było rzęcie sierpami, to gospodarze jeden drugiemu pomagał, albo pulka były małe. Także śpiew niósł się, żeby po prostu milsza była praca, śpiewało się. Pieśni były, no tak jak tutaj żeśmy w czasie naszego plonowania śpiewaliśmy to wszystkie, to tak zachodź, że słoneczko, bo ciężka praca, to żeby było lżej, wiadomo.
potem jak jedliśmy, żeby pobłogosławił Pan Bóg ten chlebek, który spożywamy, piękno naszych pól, łąk i domów i środowiska wiejskiego ośpiewywaliśmy. Potem nieśliśmy plon do gospodarza, też śpiewem. Wszystko, co wiejscy ludzie robili, wszyscy umieli śpiewać i wszyscy śpiewali i ochoczo brali w tym udział. A wiedzieli o tym, jeżeli robili to na gospodarzu dziedzica jakiegoś hrabiego, czy w ogóle pana jakiegoś bardziej bogatego. Więc tłoka była tak zwana. Gospodarze przychodzili nie z jednej wsi, tylko z kilku wsi, bo te wsie należały do tego pana. I do tego pana nieśli potem plon, ten pan robił poczęstunek, robił zabawę w sadzie, czy tam na zagumieniu. W każdym razie zawsze przeważnie była w sadzie taka zabawa wiejska. Kapela przychodziła, no w tej chwili mamy akordeonistę, kiedyś to były skrzypce, basetle różnego rodzaju, przygrywały, żeby to było wesoło. No tak jak zaczyna się praca ciężka, ale jest i radość z tego, że jest nowy chleb.